Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z profesorem Andrzejem Zapałowskim z Przemyśla. Witaj Andrzeju. Witaj Rafale, dzień dobry Państwu. Andrzeju, chciałem poruszyć dzisiaj sprawę zespołu parlamentarnego, który się odbył kilka dni temu w Warszawie. Zwołany przez posła Grzegorza Brauna, uczestniczyło w nim kilka osób, które będą kandydowały do Sejmu z Konfederacji, a wytypowane są na listy Konfederacji poprzez Konfederację Korony Polskiej. Oprócz twojej osoby i oprócz Grzegorza Brauna były tam takie osoby jak Ireneusz Jabłoński, jak dr Ozdyk, jak profesor Piotrowski, wreszcie była też Karolina Pikuła, osoby, które no, są znane w tym środowisku i są kandydatami w różnych okręgach na terenie Polski. Tematem spotkania było bezpieczeństwo Polski, bardzo ważny temat w różnych aspektach. Ty mówiłeś o aspekcie militarnym, Ozdyk mówił o bezpieczeństwie wewnętrznym, Jabłoński mówił też o sprawach ekonomicznych, Piotrowski o sprawach międzynarodowych i tak dalej, a Braun o sprawach tożsamościowych. Wszystkie te sprawy są bardzo ważne. Odsyłam do wystąpień tych wszystkich uczestników zespołu parlamentarnego. Umieszczam je sukcesywnie, codziennie po jednym na kanale Centrum Edukacyjne. Tam Państwo znajdą niebawem wszystkie już te wystąpienia. Twoje już jest tam widoczne, więc jak ktoś jest zainteresowany, to zachęcam. Powiedz mi, czy to, że pod tym hasłem, w tym temacie odbywał się zespół, to świadczy o tym, że bezpieczeństwo jest jak gdyby głównym hasłem, głównym postulatem wyborczym Konfederacji? Nie, ale bezpieczeństwo jest jednym z najistotniejszych i być może się okazać, że w momencie głosowania będzie społecznie jednym z najbardziej wrażliwych tematów i że tak powiem, osi, na której będzie się opierała kampania wyborcza. Przepraszam. Generalnie należy pamiętać, że takie bardzo pierwotne są dwie ważne ze względu na człowieka, takie są dwa obszary bardzo ważne. Pierwszy obszar to jest to, żebyśmy mieli z czego żyć, czyli gospodarka, a drugi, żebyśmy byli bezpieczni. Wszelkie inne obszary życia społecznego są jakby już pochodną tych dwóch podstawowych wartości, więc bezpieczeństwo jest niezwykle ważne. Myśmy na tej konferencji zarysowali problematykę bezpieczeństwa, ponieważ bardzo często pojawia się jakieś takie w przestrzeni publicznej oskarżenie, że na przykład jakieś środowisko polityczne nie zwraca uwagi na pewne kwestie. Tutaj kandydaci tacy jak Mentzen czy też Bosak bardzo dużo czasu poświęcają kwestiom gospodarczym, kwestiom finansowym państwa. Myśmy chcieli zwrócić także uwagę na kwestie bezpieczeństwa, które oczywiście jest bardzo ważnym elementem programu Konfederacji. Więc tutaj przede wszystkim mówiły osoby, które mają, że tak powiem, merytoryczne i wykształcenie, i doświadczenie zawodowe, czyli pewną wiedzę. Ja z zakresu bezpieczeństwa, można powiedzieć, militarnego, polityki bezpieczeństwa obronnej w zakresie bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa międzynarodowego, tego zwłaszcza najbliższego. Sławek Ozdyk
który jest praktykiem w zakresie działań, ma dużą firmę w zakresie ochrony osób i mienia, jest wykładowcą akademickim, specjalistą właśnie od doktorem nauk o bezpieczeństwie. On omawiał kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego z bardzo dużym naciskiem na kwestie istoty funkcjonowania rzeczywistego służb specjalnych, które nie byłyby podlegane, które nie podlegałyby jakimś kierownictwom partyjnym. Tutaj pan Jabłoński, jako wieloletni praktyk, były wiceprezydent Łodzi, omawiał bezpieczeństwo ekonomiczne i w końcu profesor Piotrowski omawiał też jako praktyk i osoba, wykładowca akademicki, bezpieczeństwo w zakresie międzynarodowych uwarunkowań tego bezpieczeństwa. Czyli pokazaliśmy, bo na tyle było czasu, każdy przez 20 minut mówił, pokazaliśmy wachlarz zagadnień, który jest niezwykle ważny dla społeczeństwa polskiego, jakby na co będziemy zwracać uwagę, i chcieliśmy także pokazać, że w Konfederacji na listach są ludzie, którzy są specjalistami w danych obszarach, i myślę, że ten przekaz był bardzo ważny dla społeczeństwa. No właśnie. Przeprowadziłem wywiady z niektórymi uczestnikami tego zespołu. Wiadomo, że zaczyna się kampania wyborcza, różne tematy są, że tak powiem, wyciągane. Zapytałem pana Ireneusza Jabłońskiego o te jak gdyby zarzuty wobec jego osoby, że był nielegałem, że był no, pracownikiem służb, kończył w tym kierunku różne kursy. No, on powiedział, że ten temat już wielokrotnie był wałkowany, że on wydał w marcu 2017 roku oświadczenie w tej sprawie i że od tego czasu, od czasu tego oświadczenia nic się nie zmieniło. Tam podkreślał jedną rzecz, że on co prawda rozpoczynał swoją, nazwijmy to, współpracę ze służbami, czy pracę w służbach jeszcze w okresie PRL-u, ale to akurat było na tym przełomie, że po tych 2 czy 3 latach, jak już kończył, to już była nowa rzeczywistość. Chciałem cię spytać o taką rzecz, że to w historii Polski się często powtarza, że Polacy służą na przykład w armiach zaborczych, a potem służą już w armii polskiej. Tak samo bywa, że są związani z jakimiś obcymi służbami, no bo w tym momencie na przykład polskich prawdziwych służb nie ma, a potem przechodzą do tych służb. To w zasadzie, zwłaszcza w okresach takiej transformacji, tak jak powstawanie Polski sto kilka lat temu, tak jak właśnie przechodzenie od PRL-u do III RP, to dosyć często się zdarza. Jak należy takie przypadki i takie osoby traktować? Przede wszystkim w 1918 roku cenzurą było to, czy ktoś postawił swoje życie na, że tak powiem, zaryzykował swoim życiem w walce o niepodległość Polski. Praktycznie nie było kadr przed 1918 roku wojskowych, które nie służyłyby w armiach zaborczych, no bo taka była rzeczywistość. I wtedy oficerowie, żołnierze, generałowie określali się po tym, czy stanęli za Polską, czy stanęli przeciwko Polsce. Trzeba pamiętać, że po 1945 roku też dla osób, które żyły na terenie ówczesnej Polski, PRL-u, po prostu nie było za dużo wyborów. Jedyny wybór był: albo idę do służb mundurowych, albo nie idę. I kwestia jest taka,
Czy idę do policji? No, musiała być policja w tym okresie. Czy idę do wojska? Musiało być wojsko w tym okresie. Ale też kwestia jest taka, czy idę do aparatu, na przykład służby bezpieczeństwa, która utrzymuje komunizm w Polsce. I to była kwestia już bardzo poważna, ponieważ oczywiście mieliśmy wielu funkcjonariuszy, którzy no, poszli, próbowali się tam jakoś odnaleźć i przeszli po 90 roku weryfikację, ale tutaj głównie Służba Bezpieczeństwa była tym organem i niektóre inne, które należało tych wszystkich ludzi bardzo dogłębnie, że tak powiem, sprawdzić i czy oni już w wolnej Polsce mogą służyć. Ale trzeba pamiętać, że na przykład kompanie specjalne, czyli jednostki specjalne wojskowe, były podporządkowane niektóre pod drugi oddział Sztabu Generalnego, czyli oddział wywiadu. I ten żołnierz, on służył normalnie jako żołnierz, tylko tyle, że miał inne podporządkowanie i później doszło do głupoty, że oskarżono tych żołnierzy, że pracowali na rzecz utrzymania zwierzchnictwa Związku Radzieckiego nad Polską. Oni służyli normalnie w wojsku, tak jak każdy służył w wojsku. Ja co prawda do wojska poszedłem służyć w 1990 roku, ale wtedy jeszcze obowiązywała przysięga na wierność Związku Radzieckiemu. Oczywiście to komicznie wyglądało w trakcie przysięgi, ponieważ jak dowódca czytał słowo i tam powiedzmy współpracę ze Związkiem Radzieckim, to zapadła cisza i nikt nie wypowiedział tych słów. I bardzo szybko przeszedł do następnego akapitu, prawda? Ale wtedy była taka rzeczywistość. I tutaj, jeżeli chodzi o niektóre osoby, które na przykład pracowały dla ówczesnego państwa, nawet komunistycznego, no tak naprawdę no wszyscy żeśmy pracowali dla państwa komunistycznego, którzy wtedy pracowali. Jedni pracowali jako nauczyciele, drudzy jako spawacze, ale oczywiście tutaj no wiele kontrowersji zawsze budzi to, jeżeli ktoś dla organów sprawujących kontrolę nad społeczeństwem pracował. W tym wypadku tutaj, jeżeli chodzi o pana Ireneusza, on rozpoczął szkolenie jeszcze w PRL-u, ale kończył szkolenie już po 90 roku w Polsce niepodległej. I jeżeli ówczesne służby, organy decyzyjne, że tak powiem, pozwoliły mu ukończyć szkolenie, przeszedł pozytywnie przez wszelkie weryfikacje i pracował operacyjnie już po 90 roku na rzecz państwa polskiego, niepodległego państwa polskiego, więc tutaj się w ogóle kwestia nie powinna podlegać dyskusji. Tak samo jak na przykład żołnierze jednostki specjalnej GROM, którzy w latach 90. byli wysyłani na Haiti, w inne miejsca. Oni wszyscy byli w wojsku jeszcze w czasach PRL-u, ale oni służyli Polsce, oni służyli na misjach, niektórzy z nich zginęli. I po prostu to, komu służę ostatecznie, lojalnie służę, to jest podstawowym weryfikatorem tego, czy ktoś pracuje dla Polski, czy też dla innych, bo tutaj należałoby zadać sobie pytanie, co z oficerami, co z ludźmi, którzy po 1990 roku pracują na terenie Polski dla sojuszników, tak szeroko to określę, i współpracują bardzo głęboko ze służbami sojuszników, dzisiejszych sojuszników. To budzi wątpliwości, bo dla mnie tacy ludzie, jeżeli to robią służbowo i dostali polecenie służbowe, to nie ma dyskusji, ale jeżeli robią niesłużbowo, to po prostu w takiej samej kategorii jako osoby działające wbrew interesom państwa polskiego muszą być stawiane. I tutaj musi być cezura jednoznaczna, czy przede wszystkim pracuje dla niepodległego państwa polskiego i dla obywateli zgodnie z zasadami konstytucji, czy służy obcym.
I to jest jedyna cezura. Ilu dziennikarzy dzisiaj po prostu w mediach tak naprawdę reprezentuje niepolski interes? I tutaj też powinna być cezura, bo czym innego jest jawność życia społecznego, które opisują dziennikarze, czym innym jest reprezentowanie interesów obcych podmiotów zagranicznych, korporacji, państw, które realizują na terenie Polski po prostu działalność, można powiedzieć, wojnę w jakimś sensie informacyjną przeciwko interesom państwa polskiego. I tutaj też musi być bardzo jednoznaczna ocena. Tutaj polskie społeczeństwo musi podnieść swoją jakby percepcję kultury strategicznej i jednoznacznie oceniać, czy ktoś opisując pewne rzeczy działa na rzecz jawności życia społecznego, czy też reprezentuje obce interesy i, że tak powiem, działa przeciwko państwu polskiemu. No zwłaszcza w takich przełomowych momentach, jak właśnie przechodzenie od PRL-u do III RP, czy w okresie powstawania Polski Ludowej, tuż po II wojnie światowej, no jest dużo kontrowersji. Pamiętajmy, że w nowo powstających służbach, no, w latach 40. powstawały służby te nowe, komunistyczne, zawsze się pojawiają ludzie z innych środowisk. Ty często mówiłeś o sytuacji w Birczy, gdzie na przykład milicja obywatelska miała w swoich szeregach dużą ilość AK-owców, ale nie tylko AK-owców. No, były takie miejsca w Polsce, gdzie na przykład do milicji obywatelskiej czy do służb bezpieczeństwa masowo przychodzili Ukraińcy, nawet związani z ukraińską powstańczą armią. I to był element taki, że tak powiem, regionalny, prawda, miejscowy, gdzie ktoś miał większe wpływy, to oczywiście starał się mieć też wpływ na służby, czy to mundurowe, czy niemundurowe. I to jest w pewnym sensie naturalne. Dlatego na przykład zdjęcie tablicy Birczy z grobu nieznanego żołnierza, którego dokonał no, w jakimś tam gronie swoich współpracowników, ale prawdopodobnie profesor Cęckiewicz, to no, był w pewnym sensie skandal, bo ci żołnierze wypełniali, mimo że w ramach wojska pod którego dowództwo było komunistyczne, ale wykonywali polski interes narodowy, polską rację stanu na tym terenie, broniąc polskiej ludności przed bandami UPA. Tak, ten przykład, który wymieniłeś, to jest przykład zastrzeżenia ideologicznego, gdzie zastrzeżenie ideologiczne po prostu jakby zamazuje racjonalność postaw w tamtym okresie. No tutaj, tak jak podkreśliłem, tutaj jednoznacznie, jeżeli ktoś działał na rzecz Związku Radzieckiego w tamtym okresie, jeżeli działał, zwalczał opozycję antykomunistyczną, to tutaj kwestia nie ma dyskusji. Jeżeli ktoś działał nawet na rzecz ułomnego państwa polskiego, jakim była PRL, mając na celu ochronę interesów gospodarczych państwa polskiego, no to... Wtedy nawet jeszcze nie PRL, bo jeszcze chyba wtedy była Rzeczpospolita Polska. No tak, ale kwestia jest taka, że ja już mówię o tych latach 80. Jeżeli po prostu ktoś działał na rzecz ochrony właśnie interesów gospodarczych państwa polskiego, przechodzi weryfikację i następnie w latach niepodległej Polski służy Polsce i nie ma w stosunku do tych osób żadnych zastrzeżeń, więc tutaj trzeba podchodzić po prostu, spojrzeć w dokumenty, czy właśnie, tak jak powiem, zwalczał polskie podziemie solidarnościowe, niepodległościowe, czy działał na rzecz Związku Radzieckiego wprost, bo pośrednio, no to w większym czy mniejszym stopniu duża część społeczeństwa działała. I wiadomo jest też, że po 1990 roku no, nie można było 100% ludzi zwolnić ze służb,
zwolnić z policji, tylko jeżeli weźmiemy na przykład ustawę o policji z 1990 roku, zobaczymy na sam koniec tej ustawy, ta ustawa w wielu artykułach wprost mówi, że policja zachowuje ciągłość prawną milicji, prawda? No bo nie można było inaczej tego zrobić. Tutaj zmieniono, bardzo dobrze, że zlikwidowano tą, że tak powiem, szkodliwą służbę bezpieczeństwa. Powstał Urząd Ochrony Państwa, no i wiadomo było, że trzeba pewne zasoby osobowe po prostu wziąć, bo musi być jakaś kontynuacja, nie można zerwać, bo tworzenie służb od nowa to są lata. Tak samo w okresie II Rzeczpospolitej polskie służby, tak zwaną nawet sławną dwójkę wywiadu, tworzyli w wielu wypadkach żołnierze państw zaborczych, którzy byli Polakami, którzy zostali do tego oddelegowani. To są niezwykle trudne rzeczy, bo trudno tworzyć służby specjalne w 90 roku w oparciu o absolwentów studiów, ponieważ dochodzenie do czegokolwiek to jest ze 2 dekady, stworzenie zupełnie nowych podstaw, więc to są bardzo trudne sytuacje. My nie mieliśmy tak dobrej sytuacji jak Niemiecka Republika Federalna, gdzie po przejęciu Niemieckiej Republiki Demokratycznej praktycznie wysłała i obsadziła większość służb Niemieckiej Republiki Demokratycznej na tym obszarze, ale też przejęła wielu funkcjonariuszy tych dobrych, technicznych Niemieckiej Republiki Demokratycznej, więc tutaj trzeba pragmatycznie podchodzić i tak naprawdę podkreślam, jedyną cenzurą jest to, czy ktoś służy państwu polskiemu i przede wszystkim, czy ktoś, że tak powiem, działał przeciwko interesom państwa polskiego. I tutaj jest podział bardzo prosty. Na koniec chciałem cię spytać o sprawie, która wybrzmiała nawet w Sejmie ostatnio, ale w zasadzie jedyną osobą, która pokazał odrębne zdanie, był Grzegorz Braun. Kontrowersyjna sprawa ogłoszenia roku chyba 2024 rokiem rodziny Ulmów. Wiadomo, że była to rodzina wielodzietna, chyba 6 dzieci, 7 zdaje się w drodze, bo ta matka była wtedy w ciąży. I to była rodzina, która została przez Niemców zamordowana za pomoc Żydom. Ja rozumiem, że jest wielka moralna, powiedzmy, presja, a nawet można powiedzieć pewien szantaż, że wszyscy, którzy pomagali Żydom, muszą być wyniesieni na piedestał. Natomiast tutaj nie wiem, czy to jest dobry przykład dla polskich rodzin, dla dzieci i tak dalej. Takiej trochę, ja bym to nazwał z punktu widzenia nieodpowiedzialności, że zamiast chronić swoją rodzinę, ryzykował życie kilkorga dzieci i jednego nienarodzonego i własnej żony i swoje własne. Rozumiem, że można było pomagać, ale niekoniecznie w ten sposób, żeby narazić całą rodzinę. Więc ja się zastanawiam, czy ktoś się w ogóle zastanawia nad tym, nad tą polityką historyczną, no bo dawanie przykładów samych klęsk, obchodzenie co chwila jakichś klęsk narodowych, ale nie na zasadzie, że przestrzegamy, nie popełniajcie na przykład błędu, nie wiem, dowództwa Powstania Warszawskiego, które skazało miasto na zagładę i prawie 200 tysięcy ludzi zginęło. Tak samo stawianie tej rodziny, która gdyby uratowali siebie i dzieci, no i wypełnili swój podstawowy obowiązek porządku miłowania swoich najbliższych, przeszłaby jak gdyby bez echa, ale tak naprawdę moim zdaniem, nie wszyscy się muszą z tym zgadzać, wtedy spełniliby swoją rolę jako polska rodzina, że przetrwali okupację niemiecką, angażując się być może za bardzo w pomoc przedstawicielom innego narodu, zaryzykowali i niestety doprowadzili do tragedii, że zginęła cała ta polska rodzina.
To jest trudny moralnie i etycznie problem, ale jak uważasz, czy ogłaszanie takich rok rodziny Ulmów, rok innych tam postaci, czy to jest dobry pomysł? I czy Braun miał rację, że zareagował, czy nie? Powiem w ten sposób. Po pierwsze, te uroczystości mają wymiar polityki historycznej, która ma pokazać, jaką ofiarę poniosło społeczeństwo polskie, ratując Żydów, czyli tu jakby stając w przekazie międzynarodowym, pokazując, że było inaczej niż duża część środowisk żydowskich to mówi. I jak ja to rozumiem, jakby to było to główne przesłanie. Grzegorz Braun stwierdził coś, co jest zgodne z etyką katolicką, czyli pierwsze ratuje tego, kto jest najbliższy, tak? Ale pytanie jest takie, ile osób zrozumie ten przekaz głęboko filozoficzny i teologiczny Grzegorza Brauna? 1%? Dla 99% będzie to niezrozumiałe, a może nawet kontrowersyjne, to co powiedział. Więc ja bym nie stwierdził tego w ten sposób, tak, ja bym to przemilczał, zwłaszcza z przyczyn osobistych, ponieważ mój dziadek ukrywał trzech Żydów przez wiele miesięcy, jest wymieniony jako ratujący w Muzeum Ulmów, było wtedy kilkoro dzieci w domu, ci Żydzi przeżyli, do lat 60. mojej rodzinie przesyłali ze Stanów paczki, i dziadek musiał dokonać bardzo drastycznego wyboru, o szczegółach nie chcę mówić, ale po prostu pewien szmalcownik postawił go przed wyborem, albo idzie z Żydami na posterunek żandarmerii niemieckiej, albo on przychodzi i z całą rodziną dzieje się to, co z Ulmami. A też było chyba wtedy w domu 7 dzieci. Więc to samo by dokładnie spotkało moją rodzinę, mnie by na świecie nie było, co rodzinę Ulmów. Dziadek z dwoma sąsiadami postanowił po prostu zlikwidować tego smalczownika, więcej na ten temat nie chcę mówić, ale po prostu postawił przed sytuację drastyczną, bo gdyby i tak wydał tych Żydów, i tak by ich rozstrzelali, wszystkich, całą rodzinę. Po prostu i tutaj dla nich było to jasne, po prostu oni, tak jak mi tato opowiadał, miał wtedy bodajże 11 lat, mówi, przyszli ci Żydzi, to byli Żydzi z Kańczugi, około niecałe 20 lat, dwóch braci i siostra i błagali po prostu o życie. I dziadek się też zastanawiał, bo jak ojciec mówił, nie strach każdego dnia, że mogą przyjść żandarmi i rozstrzelać całą rodzinę, tylko to, że nie było jedzenia na tyle, po prostu, bo było wiele dzieci i ojciec mi opowiadał, że dziadek robił mąkę ze zboża i z kawałków kory w lesie, żeby wszystkich wyżywić przez wiele miesięcy. Więc kwestia utrzymania była ten. Oczywiście po tym, co się stało, Niemcy szukali tego smalcownika, bo w dwóch wioskach i powiedzieli, że jeżeli znajdą, rozstrzelają całą wioskę. Więc kwestia była taka, że po prostu, już nie chcę szczegółowo opowiadać, musiano przenieść tę osobę gdzieś tam wiele kilometrów dalej w lasy i po prostu i do końca wojny moja rodzina przeżyła, ci Żydzi przeżyli, ale to nie była kwestia wtedy wyboru, tylko tak jak ojciec mówił, no, wydać te trzy osoby, tych trzech dzieciaków, tych trzech Żydów na śmierć, czy przeżyć z nimi te kilka miesięcy. No i to po prostu, to był wybór. Ja nie jestem w stanie dzisiaj oceniać dziadka. Po prostu podjął taką decyzję. Dlatego to są bardzo trudne rzeczy. To są rzeczy bardzo osobiste dotyczące mojej rodziny. Dzisiaj nikt mojego dziadka w rodzinie nie ocenia negatywnie, dlatego ja nad tą kwestią bym po prostu no, wstrzymał się, jeżeli chodzi, bo społeczeństwo w swoim przekazie po prostu i tak tego nie zrozumie. Zupełnie inaczej jest w religii żydowskiej, gdzie można powiedzieć, że narażanie rodziny żydowskiej jest grzechem. U nas to nie jest grzechem, to jest wyborem moralnym, tylko
tylko etyka mówi, że pierwsze dbaj o swoją rodzinę, prawda? Nie jest to traktowane jako grzech, tylko jako poświęcenie. No i tutaj rodzina Ulmu wybrała poświęcenie, tak jak mój dziadek wybrał poświęcenie, narażając swoje dzieci, między innymi mojego ojca, i nie mogę tutaj po prostu oceniać negatywnie dziadka. No takie podjął, że tak powiem, decyzję. Dziękuję, Andrzeju, za bardzo ciekawe i te w ostatnim fragmencie takie osobiste wywody. Myślę, że one zainteresują naszych widzów i słuchaczy. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Andrzej Zapałowski. Dziękuję bardzo, Andrzeju. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam i zachęcam do oglądania naszych programów. Nasze filmy się pojawiają kolejno na wszystkich naszych kanałach, i na YouTubie, i na Ramblu, i na Bitshu, i na CDA, i na VK. Proszę bardzo o wsparcie finansowe, o darowizny, które można kierować na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu. Te darowizny są potrzebne na nasze cele statutowe, czyli na edukację, na media, na wydawnictwa. Dzięki Państwu możemy działać i rozwijać naszą działalność od kilkunastu już lat. Zachęcam też do zajrzenia na naszą stronę CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska, myślniksklep.pl, a tam książki zarówno wydane przez nasze wydawnictwo, jak i przez autorów i wydawnictwa z nami zaprzyjaźnione. Wśród nowości polecam książkę Ukraina między wojną a pokojem. To jest kolejna książka w Bibliotece Myśli Polskiej. Poprzednia część tych zbiorów publicystyki Myśli Polskiej była pod tytułem Ukraina w ogniu, a ta, która wyszła w ciągu ostatniego miesiąca, to właśnie Ukraina między wojną a pokojem. Polecam również książkę o tej tematyce ukraińskiej, taką antywojenną książkę Henryka Pająka, Na wschodzie bez zmian. To książka, pierwszy tom wyszedł jakiś czas temu, chyba ze dwa miesiące temu, natomiast drugi tom jest w tej chwili w przygotowaniu. Zachęcam do zapoznania się z tą i z innymi książkami Henryka Pająka. Polecam też książkę amerykańskich autorów Andrew Leslie Cockburn, Niebezpieczny związek, tajna współpraca USA-Izrael, oraz oczywiście książki wydane przez Centrum Edukacyjne. Tam dwie serie, Jedynie prawda jest ciekawa oraz Gorące tematy. Tu na przykład w ręku trzymam Kulisy II wojny światowej, bardzo ważne wydawnictwo. Dziękuję bardzo, do widzenia, wszystkiego dobrego.